Właśnie parkuję. Zrobię wszystko, żeby znowu zająć się tym zleceniem. Bardzo tego chcę. Jak tam? Jestem podekscytowany. Dzięki, że wróciłeś. Nie ma sprawy. Popełniłem błąd, odsuwając cię od tego projektu. Musimy go ukończyć. Cieszę się, że Matt znowu mnie wezwał. Jestem w siódmym niebie. Po powrocie Krustiego wzięliśmy się do roboty. Stojaki są już w środku. Wypoziomowaliśmy je. Teraz gaz do dechy. Zrobione. Trzeba zainstalować światła. Przetnijcie te węzły. John, sprawdź, czy światła działają. Następny etap to malowanie zbiornika. Akwarium pomalujemy na biało, żeby nie było widać wnętrza samochodu. To brudna robota. Farba będzie schła 3 godziny. Mamy mało czasu. Czy zbiornik już wysychł? Jeszcze się klei. Schnięcia farby nie da się przyspieszyć. To musi potrwać. Trzeba włożyć akwarium do środka. Należy to zrobić jak najszybciej, ale też precyzyjnie. Zainwestowaliśmy w ten projekt tysiące dolarów. To pieniądze Mike'a. Musimy uważać, wsuwając zbiornik do furgonetki. Nie wolno go zarysować. Wystarczy jedna rysa, a będzie zniszczony. Jeszcze kawałek. Stój. Mieliśmy ułamek centymetra zapasu po każdej stronie. Jeszcze trochę w moją stronę. Okej, right there. O co uderzyliśmy? Nie mogę w to uwierzyć. Wsunęliśmy akwarium do samochodu, ale jest za duże. Boczne drzwi się nie zamykają. Mike chce mieć zbiornik dzisiaj po południu. Każda zmarnowana sekunda drogo nas kosztuje. Mam pomysł. Widzę, o co opiera się zbiornik. Jeśli go cofniemy, będzie można wyciąć ten kawałek metalu. Zróbmy tak. Cofnijmy akwarium i przyjrzyjmy się temu miejscu. Teraz widzę, o czym mówisz. Jeśli to spiłujemy, drzwi się domkną. Spróbuj. Krusty stanął na wysokości zadania i zbiornik wreszcie pasuje. Będziemy trochę spóźnieni. Pora zadzwonić do Mike'a. Cześć, jesteś gotowy na wielki dzień? Mamy drobny poślizg. Prawie się wyrobiliśmy, ale musiałem zadzwonić. Chyba żartujesz. Głupio mi, że muszę ci o tym mówić. Niedługo zaczynamy imprezę, ludzie już przychodzą. Niedobrze. Nie wiedziałeś wcześniej o tym opóźnieniu? Fatalnie. Damy radę. Dobra, liczę na ciebie. Mike nie jest zadowolony. Otwiera salon za 4 godziny. Musimy dostarczyć samochód na miejsce, napełnić akwarium i zaaklimatyzować ryby. Jeśli nam się uda, przejdziemy do historii jako twórcy jedynego samochodu akwarium na świecie. Ten Volkswagen to nowatorski pomysł. Klient chce mieć samochód w swoim salonie za 4 godziny, a my mamy pusty zbiornik. And all we've got is an empty tank. You're good, Matt. Możesz jechać. Krusty, you got it. Krusty, zmieścisz się? Tak. Aby zdążyć, musimy dokończyć wszystko w salonie Mike'a. It's good. All right, hang on to it. Put the brake. Najpierw trzeba umieścić w akwarium koralowce. Chcę zobaczyć, jak będą ułożone. Okay. Wejdę na górę. Dobra. Whoa, be careful, Krusty. Ostrożnie. Ślisko tu. Jeśli teraz zarysujemy akwarium, nie naprawimy go. Tak będzie dobrze. Ten kawałek rafy ustaw w narożniku jest najcięższy.
Nieźle wygląda. Pytanie tylko, jak mam stąd wyjść? Mamy już tylko 2 godziny. Wreszcie możemy nalać wody do akwarium. Jego pojemność wynosi ponad 1100 litrów. To ponad tona wody. Oby samochód utrzymał ten ciężar. Trochę to potrwa. Mamy sporo roboty. Zaraz zaczną przychodzić ludzie. Mamy tylko 5 godziny. Wyrobimy się na styk. Trzeba wpuścić ryby do zbiornika. Co słychać, Seth? Jesteś gotowy? Woda mogłaby być trochę cieplejsza. Włożymy torebki z rybami do zbiornika. Niech temperatura wody się wyrówna. Dobra. Ryby mogą zdechnąć w wyniku wstrząsu termicznego. Nie ma nic gorszego niż odsłonięcie akwarium z martwymi rybami. Mamy 10 minut. Co z płaszczką? Jest w porządku. Klejnotem koronnym tego zbiornika jest trygon jamajski. Fajna płaszczka. Dobra, kończymy. Trzeba odsłonić zbiornik. Mike nie może już dłużej czekać. Przez chwilę wydawało się, że nie zdążymy, a jednak się udało. Skończyliśmy wszystko w samą porę. Zapraszam wszystkich, to wyjątkowy projekt. Nigdy wcześniej nie robiliśmy czegoś takiego. Nie słyszałem o drugim akwarium w samochodzie. Wykonanie tego zbiornika kosztowało nas wiele wysiłku. Krusty musiał zapalić ten samochód na pych, a teraz jest w nim akwarium. Liczymy do 3. 1, 2, 3. Efekt jest lepszy niż się spodziewałem. Niesamowite. Było kilka nerwowych chwil. Mieliśmy ustaloną datę odsłonięcia akwarium. Denerwowałem się. Matt powiedział, że mogę na niego liczyć i właśnie to chciałem usłyszeć. Wszystkie te ryby można znaleźć w oceanie 15 km na wschód stąd. Są tu rachice, płaszczka, seleny, sierpiki i babki błękitne. Nie sądziłem, że będzie wyglądało tak dobrze. Można usiąść w Volkswagenie, w którym otacza nas akwarium. Trudno to sobie wyobrazić. Fantastyczne to mało powiedziane. Chłopcy wykonali wspaniałą robotę. Samochód wygląda jak prosto z fabryki. Jest wyjątkowy. Nigdy nie widziałem Volkswagena z akwarium. Jest śliczny. To nie jest zwykłe akwarium ani ładny samochód, tylko dzieło sztuki. Jestem z was wszystkich dumny. Cieszę się, że znowu pracujemy razem. John jest spokojny, a ja mam dużo energii. Razem wykonamy każde zlecenie. Dobrze, że Krusty wrócił. Bez niego nie dalibyśmy rady. Wyszło znakomicie. Fajny samochód, mamy nawet nową tancerkę. Cześć, John. Jestem Lola. Powinniśmy się teraz przejechać, ale fajnie.